Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Mam Wam do pokazania wokale mm, Horusy 816 w wersji Special Edition. I od razu wspomnę, że są to moje nowe głośniki. No to od razu odpowiem na pytanie, jak to się stało, że sprzedałem no, jeszcze nie sprzedałem, ale że tagi są wystawione na sprzedaż. Przecież tak się nimi zachwycałem. To nie jest tak, że ja nagle stwierdziłem, że tagi są złe, a fokale są świetne, i kupuję fokale. Nie, to nie jest tak. Ja te fokale już znam od dawna. Na moim kanale pewnie je widzieliście, ale to już, już rok temu ponad. Były one u mnie w wersji podstawkowej. No i pff, no były świetne, ale nie były jakby na tyle świetne, żeby. Przejść, żeby sprzedawać tagi, po prostu. Ale kiedy przyjechały do mnie te podłogówki, jeszcze zobaczyłem je w tym wykończeniu white piano. No po prostu. No jest to na pewno totalnie inny, inny rodzaj brzmienia. I też yy, tagi mam już rok. A dla mnie, ja lubię po prostu mieć różne sprzęty, więc, yy, no więc po prostu też, jakby sama zmiana. Yy, I od razu odpowiem na pytanie, bo pewnie widzicie, co stoi na szaferce? Gdzie jest Yamaha? Tak, to jest Marantz yy, KIPR Lite. I tak, to jest mój również nowy wzmacniacz. Ymm, Yamaha poszła na sprzedaż. Ech. Także tak, Focal chorusy Special Edition. No, brzmienie bardzo neutralne, bardzo neutralne. No naprawdę, trzeba tu przyznać, że one bardzo wiernie brzmią. Instrumenty brzmią jak na żywo. To jest takie brzmienie, nazwijmy to bardzo audioflikkie. Oczywiście ma to swoje no, zalety i wady. No, zaletą przede wszystkim jest to, że że wszystko brzmi jak na żywo, więc no jest to ogromna zaleta, prawda? Tak by w sprzęcie high tak naprawdę do tego powinniśmy dążyć. Jednak y, dużym minusem takiego brzmienia jest właśnie jego analityczność, czyli po prostu pokazywanie wszelkich niedoskonałości. Jeśli utwór jest średnio nagrany, te głośniki brzmią po prostu średnio. One brzmią tak, jak jest utwór nagrany. i to, to jest inne brzmienie. i jest to bardziej brzmienie ciepłe, bardziej mięsiste. Dół jest bardziej mięsisty. Na tagach możemy odpalić starsze utwory i one będą również brzmiały bardzo dobrze takim osieplonym dźwiękiem. Tylko, że ten dźwięk nie jest mega neutralny, nie jest mega taki jak na żywo, ale jest za to bardziej przyjemny. Kto co lubi? Mamy fokale chorusy, odpalamy na nich stary nośnik, i tak szczerze to one wtedy brzmią naprawdę porównywalnie do tagi. A nawet wiele osób powie, że może i nawet taki brzmią lepiej, nie wiem. Za to odpalamy świetny nośnik, no i chorusy no, po prostu brzmią jak głośniki bardzo, bardzo drogie. Także. No, nie są to głośniki takie do, do wszystkiego. No i wersja podłogowa. No, mówiłem, że podłogówki trochę za dużo do mojego pokoju. To jest spora podłogówka. No, ale okazało się, że nie tak, niekoniecznie. Co prawda, ja sobie słucham, mam dół skręcony tam na minus jeden czy minus półtora mniej więcej, no, ale to nie jest jakoś bardzo. No i naprawdę jest fajnie. Dlaczego? Dlatego, że te chorusy mają bas, no nie słaby, bo. U mnie w pokoju jest go sporo, ale ten bas jest bardzo taki, dosyć taki, ja nie wiem jak to określić, ale on nie jest taki mocny, twardy, on jest raczej taki mięciutki. O właśnie, on jest taki raczej mięciutki i, I on nie sprawia wrażenie takiego mocnego, twardego dołu. Ze swoją drogą ten bas w chorusach specjalistycznych jest bardzo różnorodny, od tego trzeba zacząć, że to nie jest jeden jakiś tam dół, tylko no, jest taki, jak jest w utworze. No te chorusy po prostu przekazują dźwięk bardzo, bardzo bezpośrednio. I skąd też jest tutaj, skąd tutaj się znalazł Marantz? No Marantz znalazł się stąd, że że sprzedaje Yamaha. Nie dlatego, że znowu jest zła, tylko dlatego, że po prostu przy zmianie głośników uważam, że, że z chorusami lepiej brzmi Marantz niż Yamaha. Nie chodzi o to, że który z według mnie jest jakoś wyraźnie lepszy, tylko po prostu do tych kolumn bardziej pasuje Marantz. Za to do Tagi według mnie bardziej pasowała Yamaha brzmieniowo. Także to zależy. Także Yamaha i Tagi są wystawione na sprzedaż. Oczywiście zapraszam do kupna. Można kupić osobno, ale też, też zachęcam do kupna jako zestaw, no bo to jest już fajny, udany zestaw. No i jest to Marantz Kaper Light, czyli myślałem, żeby kupić marancę tego, co wcześniej miałem, 7005, ale stwierdziłem, a zaryzykuję, wezmę trochę starszy, ale wyższy model. No i jestem zadowolony. Jeszcze czekają mnie bezpośrednie porównania z 7005. Tu na pewno na grupie dam znać, jak to wyszło. Nie będę się tu jeszcze wypowiadał na temat Maranca, ponieważ, ponieważ myślę, że za tydzień może być o nim osobny odcinek. No i wróćmy do fokali chorusów. Tak jak wspomniałem, white piano, czyli, czyli najbardziej limitowana wersja wykończeniowa. Tam jakby były one nowe, to w tym lakierze one były najdroższe wtedy. Tu mamy napis. Special Edition. I o co w ogóle chodzi? Są to fokale na, chyba z tego spamiętam, na 30-lecie marki Fokal i są to zwykłe chorusy, czyli dosyć zwykłe te 816 bo są też chorusy 716. To są te chorusy 816, tylko że mają zmienione na pewno przetworniki, bo jak widzimy, mamy tutaj tą słynną membranę W, czego w zwykłym chorusie no nie ma, bo w zwykłym chorusie mamy membranę papierową. Tutaj jest taka membrana W, taka sama jak tam w wyższych modelach, nawet w Utopii, jest taka sama membrana. Także te przetworniki dwa niskośrednio i niskotonowy na pewno się zmieniły. Wysokotonowy hmm, no też się zmienił, tego nie widać, ale, ale przy odsłuchach podstawek W, a podstawek zwykłych, no było słychać, że każde pasmo było znacznie lepsze w Special Edition. Także głośnik wysokotonowy też pewnie jest pomodzony. No i zapewne też zwrotnica, czego nie widać, ale ogólnie. Gdyby założyć maskownicę, to pewnie nikt by w ogóle nie poznał, że to są Special Edition. Wykończenie white piano na boku, super. Góra, przód i tył. To, jest, to nie jest czarny piano. czy to, to jest czarny piano, ale to są tafle szkła. Tak. Teraz wam pokażę. To są po prostu tafle takiego szkła czarnego, to z napisem Special Edition. Tutaj mamy wokal, to jest oczywiście takie metalowe. Bardzo ładna taka maskownica na głośnik wysokotonowy. Nikt nam nie wbije palca przy okazji w ten głośnik. Tutaj mamy taką kontynuację tego akcentu w postaci takiego panelu metalowego z logo marki Focal. Dosyć duży taki tutaj, duża taka podstawa. Jak widzicie, kolumna stoi na takich czterech nóżkach. A to dlatego, że bas refleks jest od spodu. Oraz od przodu, tak. Bas, Reflex również jest od spodu. Także ta podstawa jest dosyć duża, metalowa, z regulowanym, regulowaną tutaj wysokością kolców. Ja mam pod spodem takie gumowe na no te kolce nakładki, chyba oryginalne z tego co wiem. No i mamy tutaj przetwornik niskotonowy, niskośrednio. Bardzo już kiedyś czytałem o tych, o tych chorusach. No to pamiętam, że tutaj podział zarzutnicy to było 300 Hz i 3000 z tego co pamiętam. Ale to już dawno o tym dowiadowałem, więc może nie pamiętam tak dokładnie. I wezmę choinkę i przejdziemy na tył. Z tyłu prawdopodobnie tutaj nie ma różnic między zwykłymi Chorusami, ale podsumowując mamy pojedyncze, naprawdę fajnie wykonane terminale. Tabliczka Made in France. Te, te zaciski są takie gumowane na, na zewnątrz, ale są naprawdę fajnej jakości. Są naprawdę przyzwoite. No także powiem Wam, że, że naprawdę jestem zadowolony. No jest to brzmienie dosyć, nazwijmy to, wymagające. Nie każdy takie głośniki by chciał mieć przy odsłuchach do takich na co dzień. Ale no, czego to się nie robi dla, dla wierności dźwięku. No, tak jak wspomniałem, Marantz będzie w następnym odcinku. No i w sumie powiedziałem chyba już o wszystkim, także także zapraszam do grupy na Facebooku audio style się nazywa ta grupa Mam o, oczywiście będzie link w, w opisie filmu, także zapraszam bardzo można się wcześniej dowiadywać co tam się u mnie dzieje właśnie na przykład czy kupiłem chrusy. to już wszystko na grupie od dawna jest pochwalić się własnym sprzętem przede wszystkim podyskutować, no wiadomo jak to na grupie Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka do następnego, cześć!